tej strony Dawid. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać beton e-concreto. Będę go aplikował na gładko, tak jak tutaj widać na przygotowanej wcześniej powierzchni z tynku cementowego. Beton e-concreto jest produktem, który pakowany jest jako suchy proszek do rozrobienia z czystą wodą. 12 kg tynku należy rozrobić 6 litrami wody. W tym celu już beton został przygotowany wcześniej, co możecie zobaczyć w innym filmie. W tym opakowaniu mamy już gotową masę po rozrobieniu i będziemy go aplikować na zagruntowaną, wyschniętą wcześniej powierzchnię przy pomocy stalowej pacy. Bardzo ważna rzecz. Ta powierzchnia była w tynku cementowym. Ona nie była idealnie równa, nie była idealnie gładka. Została zagruntowana gruntem penetrującym. W ten sposób ograniczyliśmy chłonność tego podłoża, związaliśmy luźne cząsteczki tutaj i możemy śmiało aplikować beton. Beton na jedną warstwę i będziemy go wygładzać tak, aby powierzchnia była gładka. Pamiętajcie o tym, aby po zagruntowaniu powierzchni odczekać ten czas, który pozwoli na wyschnięcie całkowite gruntu, tak żeby nie aplikować betonu na wilgotne podłoże. Nawet w przypadku powierzchni takich jak ta, co już powiedziałem, że nie jest ona idealnie równa i gładka, pamiętajcie o tym, aby kłaść beton tylko na grubość ziarna, nie grubiej. Czyli po nałożeniu pewnego fragmentu należy ten beton wstępnie przegładzić. Produkt bardzo dobrze niweluje ewentualne wtrącenia, pory i nierówności podłoża. Yeah.
Jak widzieliście, podczas aplikacji wstępnie beton został wygładzony. Ale musimy pamiętać o tym, że wygładzenie finalne, takie, które pozwoli nam uzyskać gładką powierzchnię, nastąpi dopiero, kiedy beton zacznie podsychać. W zależności od temperatury i wilgotności otoczenia jest to czas około kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Dlatego tutaj musimy chwileczkę poczekać i będziemy beton gładzić. Proszę pamiętać o tym, że podczas nieużywania betonu należy go przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i w ten sposób zabezpieczony wytrzyma tutaj kilka dni. Po aplikacji, czyli po nałożeniu betonu, wygładzeniu go wstępnym, tak jak powiedziałem, musimy odczekać kilkanaście do kilkudziesięciu minut, tak aby beton sobie podsechł. Czyścimy pacę, tak żeby nie było na niej resztek materiału. I delikatnie zaczynamy go wygładzać. Po wygładzeniu betonu zostawiamy go do pełnego wyschnięcia. Myślę, że tutaj czas kilku godzin będzie odpowiedni. Najlepiej do następnego dnia i będziemy go zabezpieczać lakierem.